Cześć, tu Michał Koper z portalu RingPolska.pl, witam Was serdecznie. Dziś nie prasóweczka, ale parę słów tak na luzie o Tysonie Furym Od Tysona Furego wiadomo, król Cyganów to zawsze i wszędzie ciekawy temat do rozmowy. Można sobie o nim na luzie pogadać, jako o prognozie pogody, skokach narciarskich, czy tam osiągnięciach przykład Katarzyny Belladony. Tyson Fury zawsze na propsie, a że jeszcze teraz Gypsy King udzielił ciekawego wywiadu Michel Joy Phelps Behind the Gloves, także jest o czym pogadać, zaczniemy od aktualności co tam o króla cyganów słychać ostatnio udzielał się trochę na Twitterze, krzyczał gdzie walka, gdzie walka z Antonem Joshua, no i wyleciał do Stanów Zjednoczonych, zameldował się w gymie Top Rank w Las Vegas, to jest ten słynny gym Stani Boba Ruma, no i tam zaczął już treningi pierwsze na razie z Jorge Capetillo, Jorge Capetillo to jest ten gość który uratował Tysonowi w swego czasu Oko w tej krwawej jadce z odtowalinem. I kto wie, gdyby nie KPTO, to później być może Tyson Fury w ogóle nie zawalczyłby z Dion Time Walderem, nie byłby dziś mistrzem świata. Także to jest gość, któremu Tyson Fury sporo zawdzięcza. Zresztą Fury mu się odwdzięczył finansowo też za tę robotę, którą wykonał w narożniku jako. Katman, no ale Capetio jest też trenerem boksu, także z Capetio właśnie teraz Tyson Fury robi sobie tam pacy, makarony I posłuchajcie co Capetio na temat formy Tysona Fury'ego mówi, na pewno go chwali, bo go po prostu lubi, natomiast widać na tych urywkach, chociaż krótkich, które tutaj opublikowane były wcześniej że na kanale prosto z Instagrama Capetillo, że Tyson Fury jest we formie. Jest w znakomitej dyspozycji, rzeczę Jorge Capetillo, wygląda dobrze, także mentalnie i emocjonalnie. On w ogóle nie przerywał treningów od pojedynku w lutym z Wilderem. Jest silny i głodny zwycięstwa, prezentuje się dobrze, perfekcyjnie, fizycznie i duchowo. Tyson jest naprawdę silny i gotów rozprawić się z każdym, kto stanie mu na drodze. Także Capetillo zachwala w niebo głosy Fury'ego, jak jest z tą formą faktycznie Tysona Furygo, sam król cyganów wspomniał w rozmowie z Michelle Joy Phelps, bo został zapytany też o wagę, jak w tym momencie to wszystko wygląda, no bo w ostatnich tygodniach mieliśmy sprzeczne komunikaty tam płynące z Wielkiej Brytanii, raz był ten Tyson Fury pluskający się jako morsy w angielskim Oceanie i widać było, że tam brzuszek jest, że jest trochę tej masy. Potem były ładne zdjęcia zrobione w zimie wspólnie z Josephem Parkerem z Endym Lee, no i tam wygląda na szczuplaka. Potem jeszcze taki większy szczupak na takim pozowanym pojedynczym zdjęciu. są Fury twierdzi, że. Aż tak dobrze nie jest, że waży trochę powyżej 275 funtów, czyli jakieś 124-125 kg. To jest swoją drogą nie dużo więcej niż ważył w rewanżu z Diontem Alderem, więc tak źle nie jest. Michel tam pocieszała Tysonowi Furego, mówiła, że pewnie ta waga to mięśnie, no ale Fiore zażartował sobie, że z żadnych mięśni nie ma, ale to nie jest żaden konkurs kulturystyczny, te boksy, więc on nigdy wyglądał dobrze, nie będzie, ale będzie wygrywał walki odnośnie powrotu na ring Tysona Furygo, czyli tej walki z Antonem Joshua, no bo niepokojące sygnały sam Tyson Fury ostatnio zaczął wysyłać, ten zegar umieszczony na Twitterze, tic tak odmierzający trzy dni do ostatecznej decyzji w sprawie walki z Antonem Joshua, no te trzy dni mijają już dziś, albo nawet wczoraj minęły, został zapytany o to ultimatum swojej Tyson Fury, jak to jest z tą walką z Joshua, no i powiedział... Także w poniedziałek, najpóźniej we wtorek, musi się wszystkiego dowiedzieć. Jeśli nie dowiem się niczego do wtorku, to idę dalej, czyli porzucam ten porzuca pomysł walki z Antonem. Joshu, no ale wiadomo jak to z firmy jak z pszczołami, nigdy nic nie wiadomo, on w jednym zdaniu mówi tak, w drugim mówi siak I tak samo jest w wiadzie wywiadzie, raz mówi, że, że porzuca ten pomysł, jak się do wtorku niczego nie dowie, a w następnym zdaniu już rzecze w ten sposób, myślę, że ta walka się odbędzie na 100%, na milion procent, w tym tygodniu powinniśmy wiedzieć gdzie i kiedy, jestem przekonany, że w ciągu kilku dni ta walka zostanie dogadana, bo z tego co słyszałem nadeszły dobre oferty od bardzo bogatych ludzi z bogatych krajów, ja tego chcę i on tego chce, chce, zapolujemy na swoje głowy i położymy na szali wszystko, także w jednym wywiadzie Tyson Fury grozi odejściem od walki, a zaraz potem mówi, że na milion procent jest pewny, że ta walka e, będzie, także tak z tym wierzeniem Tysonowi Fury jeszcze zapytany został też e, Gypsy King, czy faktycznie Arabia Saudyjska, bo ostatnio coraz częściej się mówi, że już od dłuższego czasu, że to jest faworyt numer jeden, jeśli chodzi o e, lokalizację tego wydarzenia, no i odparł, że tak, że faktycznie Saudowie są na czele, w tym, na czele tego peletonu, no, ale pojawiły się jeszcze oferty z takich kierunków, których się nigdy e, wcześniej nie spodziewał. Zresztą tutaj ciężko oczekiwać od Fiurego, czy od Antonego Joshua, czy od któregokolwiek z promotorów jakichkolwiek konkretnych deklaracji. Oni będą tak ogólnikowo bajdurzyć, tak? że tutaj może to, może sió, może wtedy, może siedy, natomiast ich wszystkich obowiązuje też jakaś tam klauzula poufności, pewnie ją podpisywali, tak było zresztą e, już w czerwcu zeszłego roku, kiedy to podpisali taki... E, o, ogólną umowę w sprawie walki, tak samo jest zapewne i teraz, więc nie będzie żadnych oficjalnych informacji, czy od Joshua, czy od Fiurego w tej sprawie, dopóki tej walki oficjalnie się nie ogłosi. No chyba, że wcześniej na Twitterku wysypie się jakiś Copinger, albo inny tego typu facet, który sprzedaje opowieści tam dziś zza kulis. Ciekawa uwaga też Tysona Fiurego na temat tej walki z Antonem Joshua, że to absolutnie walka czasów dużo lepsza niż Lennox Lewis kontra Mike Tyson. No i ciężko się tutaj nie zgodzić, jeśli chodzi o sportowy, akt, a, a, sportowy aspekt. No wiadomo, że Tyson Fury to nie jest Mike Tyson, a Antony Joshua to jeszcze nie jest Lennox Lewis. Natomiast słuszna uwaga Fiurego, że Lewis i Tyson zwłaszcza no, byli past prime kiedyś i mierzyli. To była hitowa walka wielka walka, natomiast to był, zwłaszcza w przypadku Tysona, to był cień zawodnika, który kiedyś wszystkich straszył i nokautował. Natomiast i Antony Joshua i Tyson Fury są absolutnie w swoim prime. Oba wygrali z tym wielkim Władimirem Klitschko. Tyson Fury jeszcze wygrał z Time. Wilderem i obaj są swoim premierem. Co prawda, Antony Joshua ma w swoim rekordzie porażkę, ale nic to, to będzie zderzenie dwóch wielkich mistrzów, będących u szczytu formy. Także tutaj słuszna uwaga, że to jest coś więcej niż Tyson Fury kontra, niż Mike Tyson kontra Lennox Lewis, Przynajmniej w takim aspekcie sportowym, może nie do końca marketingowym, ale to jeszcze historia pokaże, bo to z perspektywy dopiero się wielkość różnych walk docenia. Skomentował też Tyson Fury te zarzuty, które wobec niego formułował Dion Ty Wilder dłuższego czasu: te jakieś ciężkie przedmioty, jajcowate umieszczone żelazne w rękawice, i rękawice itd., itd. No i Tyson Fury stwierdził, że on nigdy by czegoś takiego po prostu nie zrobił, nie chce się do tego odnosić, bo sam by tak nie postąpił, nie mając niezbitych dowodów. A tego w tych wszystkich oświadczeniach Dion Ty Wildera nie, niewątpliwie brakuje. No jeszcze podsumował Wildera, że Wilder wszystkich zawiódł. I kibiców, rodzinę, wszystkich swoich ludzi z narożnika, no bo po prostu nie potrafił przyjąć e, z godnością porażki. Przed walką były wielkie zapowiedzi, okazało się, że walkę przegrał, a potem nie potrafił się z tym wszystkim e, pogodzić. Zresztą tutaj Tyson Fury też zwraca uwagę na ciekawy aspekt, że w zasadzie wszyscy według Wildera w tym spisku brali udział. I komisja sportowa i jego narożnik, nawet sędziowie, no bo i Bailes wcześniej e, zgodził się na to przerwanie walki, także Wszyscy byli przeciwko niemu, tylko ten biedny Dion Ty Wilder był e, po drugiej stronie e, barykady. Ciekawe pytanie zadała Michelle Joy Phelps Tysonowi Furyemu, e, czy, czy zwycięzca tej walki Fury kontra Joshua, czy tego zwycięzcę tej walki będzie można śmiało nazwać? królem i bezdyskusyjnym mistrzem wagi ciężkiej naszej ery tej współczesnej ery boksu no jak nie trudno się domyślić, Tyson Fury wykręcił się tutaj trochę od odpowiedzi to znaczy on stwierdził, że on owszem będzie jeśli wygra, a Anthony Joshua to już niekoniecznie, posłuchajcie są słowa Tysona Fury'ego, jak to tłumaczy, no troszkę w tym e, sensu jest Anthony Joshua jeszcze nikogo nie pokonał, mówi Tyson Fury, wygrał z Klitschko, musi wygrać teraz ze mną i z Diontajem Wilderem, gdy ja walkę wygram nie jeśli, tylko gdy, tak powiedział Tyson Fury: Gdy ja walkę wygram, będę najlepszym zawodnikiem tej ery. Kliszko, Wilder i Joshua. Trzech mistrzów i pokładałem ich wszystkich. On nadal będzie musiał wygrać z Wilderem. Ze mną nie wygra i nie sądzę, by mu się to udało z Wilderem. Jeszcze te, też ciekawa uwaga a propos Deontay Wildera, z którym nie do końca pewnie się lubi Tyson Fury, ale docenia jego klasę sportową. Być może dlatego, że sam z nim wygrał, mówi Tyson Fury dalej. Nie kocham Wildera ani trochę. Dla mnie to jest skupa główna, ale nie sądzę, by jakikolwiek. Ciężki poza mną e, mógł Wildera pokonać. Tylko jeden człowiek może to zrobić, i jestem nim ja. Według mnie pozostałych on by e, zniszczył. Tak mówi e, Tyson Fury. Tyson Fury został też zapytany o wyrok sądu arbitrażowego w kwestii tej trzeciej walki z Deontay Wilderem. Wiadomo, ekipa Bronze Bombera walczy o to, o wyrok sądu arbitrażowego, który nakazałby e, Fury'emu trzecią walkę, trylogię z Wilderem. Natomiast Fury wypowiadać się na ten temat nie chce, mówi e, tak. Ciągle się to toczy, ale nie jestem upoważniony, by o tym mówić. Płacę miliony swoim prawnikom. I to prawnicy się tą sprawą e, zajmują. Fury ma, chce mieć czystą głowę. Zresztą już wcześniej Bob Arum deklarował, że, te, że orzeczenia tego arbitrażowego sądu spodziewa się w okolicach maja, ale raczej ten wyrok nie będzie miał żadnego wpływu na kwestię dopięcia walki Antony Joshua kontra Tyson Fury. Najwyżej tak mówi Bob Arum wypłacą jakieś odszkodowanie, które tam y, zarządza, zostanie ewentualnie nakazane do wypłacenia Dionta Walderowi. A tu są do zrobienia ważniejsze walki: dwie walki z Antonym Joshua. I to by było na tyle. Idę łapać mu tyle, czekam na ogłoszenie tej walki. No, mówi się, niektórzy twierdzą, że dzisiaj to nastąpi. Nie spodziewam się raczej tego. Może ten tydzień, choć nie, też nie do końca jestem pewien, ale czym wcześniej, tym lepiej.